ci za to dziękujemy. Podkreślił kardynał Sodano, dziekan Kolegium Kardynalskiego, jako ważną rolę w życiu całego Kościoła spełniał Benedykt XVI, jakim był przykładem życia świętego, jakim był przykładem dla księży kardynałów. Venerati cari fratelli, con grande gioia vi accolgo e tolgo. Drodzy kardynałowie, bracia, z wielką radością was tutaj przyjmuję, spotykam się z wami. Che come sempre ha saputo farsi interprete dei sentimenti dell'intero collegio cor ad cor loquito. Grazie, eminenza di cuore. Dziękuję, vorrei dirvi prendendo riferimento all'esperienza di disciplina che anche per me è stata una gioia camminare con voi in questi anni nella luce della presenza del Signore risorto. Również Ojciec Święty podkreślał, że dla niego wielkim darem było ciągłe spotykanie się z kardynałami, otrzymywanie z ich strony wsparcia zarówno modlitewnego, jak i wsparcia dorady, porady, służby kościołowej. Papież z wielkim tuciem wspomina 10 tysięcy, 100 tysięcy ludzi, którzy przychodzili na spotkania z nim, na audiencje i na modlitwę aniołpańskie. I ci właśnie wierni dodawali mu ogromnej siły do pełnienia urzędu. Podkreśla również, że wszyscy wierni, a więc również księże kardynałowie powinni się kierować tą wielką nadzieją, nadzieją, która jest osadzona w Chrystusie, która do nas przybywa od Chrystusa, i aby wszyscy w dalszym ciągu tworzyli tą wspólnotę Kościoła, jedną owczarnię, która będzie dążyła do zbawienia wiecznego. Dziękuję księżom kardynałom, którzy stanowili jakby wielki zespół, orkiestrę, która zgodnie współbrzmiała w służbie Kościoła, w służbie także Ojca Świętego. Również przywołuje myśl Romana Guardiniego, która ta myśl chce, aby to również towarzyszyła księżom i kardynałom. Kościół jest rzeczywistością żywą, żyje w czasie. Żyje zmieniając i przemieniając ten świat. Jednocześnie jest Kościół czymś ciągle tym samym, bo sercem Kościoła jest Chrystus. Kiedy patrzył na plac świętego Piotra, widział papież, że Kościół jest wspólnotą żywą, ciałem, które żyje, że jest z tego świata, że jest w świecie, ale nie jest z tego świata. Że wypowiada się bardzo zdecydowanie i jasno wobec świata, kim jest Kościół. Że żyje, żyje Słowem Bożym jak Maryja i żyje Duchem Świętym, ale także ofiaruje swoje ciało na ofiarę, ofiaruje siebie, aby rodzić Chrystusa w dzisiejszym świecie. Ojciec Święty przypomina, że tajemnica wcielenia ciągle jest aktualna w świecie, na przestrzeni historii i na przestrzeni wszystkich czasów, że ta tajemnica wcielenia jest ciągle aktualna i konieczna do głoszenia. Jesteśmy zjednoczeni w tym właśnie misterium, w Eucharystii. I z całą ludzkością jednoczymy się w tej tajemnicy. Prima di salutarvi personalmente desidero dirvi
przed personalnym pożegnaniem się każdym z was. Papież pozdrawia tych, którzy modlili się w tych ostatnich dniach za nie, aby Pan go wspomagał, aby wykonał to, czego Bóg od niego chce. Ojciec Święty również mówi, że to kolegium, które wybierze w najbliższym czasie nowego papieża, będzie z jego strony, ten nowy papież będzie się cieszył bezkondycyjną, bezwarunkową z jego strony postawą szacunku i posłuszeństwa. Zapewnił na zakończenie tegoż przemówienia swojego krótkiego do grona kardynałów, że już przyjmuje to tegoż nowego. Niech imię Pańskie będzie pobłogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Otrzymaliśmy błogosławieństwo. Papież zszedł o stopień niżej, stanął na posadzce. W tej chwili jest, żegna się z kardynałem Sodaną, dziekanem korpusu dyplomatycznego, i po kolei podchodzą kardynałowie obecni w Rzymie, kardynałowie z poszczególnych dykasterii kurii rzymskiej, poszczególni kardynałowie, którzy chcą w ten sposób Ojcu Świętemu podziękować za jego posługę. Rzeczywiście każdy z nich chce zamienić słowo, to słowo istotne na pożegnanie z Ojcem Świętym. Myślę, że to homagium będzie trwało przez dłuższy czas. Podchodzą kardynałowie, seniorzy, ale także ci, którzy już wybierają się na najbliższe konklawe. W tej chwili widzieliśmy kardynała Re, kardynała emeryta, dawnego prefekta kongregacji do spraw biskupów. W tej chwili podchodzą kardynałowie afrykańscy. Kardynał Bertone żegna się z Ojcem Świętym. Tadzicio Bertone, który przewodniczył sekretariatowi stanu Stolicy Apostolskiej. Podchodzą kardynałowie z poszczególnych kongregacji, kongregacji nauki wiary, kongregacji do spraw Kościołów Wschodnich, kongregacji do spraw kultu Bożego, dyscypliny sakramentów, kongregacji do spraw kanonizacyjnych, kongregacji do spraw biskupów, kongregacji do spraw ewangelizacji narodów, kongregacji do spraw duchowieństwa. Podchodzi również kardynał Zenon Grocholewski z Kongregacji Edukacji Katolickiej, penitencjarze apostolscy, przewodniczący papieskich rad, Rady do Spraw Świeckich do Popierania Jedności Chrześcijan, papieskiej Rady do Spraw Rodziny, Justicia et Pax, Cor Unum, papieskiej również Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, papieskiej Rady do Spraw Tekstów Prawnych, papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego, papieskiej Rady do Spraw Kultury, papieskiej Rady do Spraw Środków Masowego Przekazu, papieskiej Rady i Komisji, między innymi Komisji do Kościelnych Dóbr Kultury, papieskiej Komisji Archeologii Sakralnej i wielu, wielu jeszcze innych przedstawicieli Kościoła Powszechnego. Wśród nich będą i są na pewno kardynałowie przybyli na konklawę z Polski. Patrząc na obraz przekazywany nam z telewizji watykańskiej, możemy powiedzieć, że oglądamy wydarzenie szczególne. Szczególne, gdyż jest to pożegnanie, ale jest to też wypowiedzenie jednego zdania, jednego słowa,
jedności z odchodzącym Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Słowo, które wyraża służbę kardynalską, ale również słowo, które wyraża wielkie dziękczynienie dla papieża Benedykta XVI. Cała kuria rzymska to struktura, o której słyszeliśmy, ważna bardzo struktura. Jeśli chodzi o kolegium kardynałów, to możemy powiedzieć, że jest to ogół kardynałów katolickiego kościoła, którego zadaniem jest wspomaganie papieża w kierowaniu kościołem. Właśnie to czynią kardynałowie. Kolegium zbiera się na konsystorzach zwoływanych przez papieża. Po wystąpieniu wakatu stolicy apostolskiej kolegium to zbiera się na konklawę w celu wybrania nowego papieża. Wywodzi się to kolegium ze starożytnego prezbiterium kościoła rzymskiego, które wspomagało biskupa Rzymu. Obecnie wszyscy kardynałowie są biskupami i mamy ich jako członków kościoła w spisie 118. W ogóle kolegium liczy ponad 200 kardynałów, a tych, którzy są uprawnieni do wyboru następcy Benedykta XVI, jest 100 i kilkunastu, o czym ojciec Bolesław tu powiedział, więc dzisiaj jest tylko część tych księży kardynałów. W tej chwili podszedł kardynał monachijski do Ojca Świętego. Dziękuję Ojcu Świętemu za jego posługę. Ci kardynałowie, jak już mówiliśmy, po ukończeniu 80 roku życia nie mogą uczestniczyć w konklawie, więc na ponad 200 kardynałów, 100 kilkunastu jest uprawnionych do tego, żeby wybierać nowego papieża, nowego Ojca Świętego. Ojciec Święty Benedykt XVI odwoływał się do słów apostoła Pawła, który z wielką radością pisze do Kolosan o tym, że raduje się, iż oni gromadzą się na modlitwie, gromadzą się na Eucharystii, aby powierzyć się w Panu, że wzrastają w mądrości duchowej i zrozumieniu pełnej prawdy Jezusa Chrystusa. Także powoływał się na to, adresując to te słowa Kościołowi, że raduje się z tym, iż widzi, że postępujemy w sposób godny Jezusa Chrystusa, Jego miłości, przynosząc owoce wielkich, dobrych czynów. Wszyscy pochodzący do Ojca Świętego kardynałowie również żegnają się z osobistym sekretarzem papieża, z księdzem arcybiskupem Georgiem, i również oni żegnają się z całym najbliższym otoczeniem Benedykta XVI, z tymi, którzy później w Castel Gandolfo i w klasztorze w Watykanie będą przy Benedykcie XVI, będą go wspomagali w dalszej jego posłudze. Odwołując się do świętego Pawła, do listu do Kolosan, także dzisiaj Ojciec Święty wspomniał, że oddaje się do dyspozycji Kościoła, że Kościół jest organizmem żywym, ciałem Jezusa Chrystusa żywym, że to w Kościele żyje Jezus Chrystus i naucza go. Mówił, że Duch Święty prowadzi Kościół. Wszystkie te zdania są nam bliskie, te słowa, te sformułowania są już, powiedzmy, bardzo nasze, ale trzeba je przypominać w istotnych momentach, w istotnej historii naszego życia, także życia Kościoła. Mówił o Jezusie, ukazywał Jezusa, który sieje swoje słowo, daje wzrost, Duch Boży,
tak i w ten sposób karmi się lud wiarą, którą otrzymuje od Boga. Słuchając Ojca Świętego, papieża Benedykta XVI wczoraj i dzisiaj, trzeba by powiedzieć, że słowa, o których wspomniał wczoraj, są ogromnie ważne. Mówił, że w tej chwili moje serce rozszerza się, obejmuje Kościół.